Miasto już wkrótce przekaże szkołom pieniądze na sportowe zajęcia pozalekcyjne. Będzie to blisko 200 tysięcy złotych. Część środków na ten cel otrzymaliśmy z ministerstwa. Miasto Suwałki pozyskało kwotę ponad 80 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na program, który polegał będzie na dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów suwalskich placówek oświatowych. Ten program przede wszystkim to elementy gimnastyki korekcyjnej, dodatkowe zajęcia ruchowe, usprawniające naszą kondycję. Pieniędzy wystarczy na 177 dodatkowych lekcji tygodniowo. Skorzysta z nich około 1000 uczniów. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom kondycja fizyczna, tężyzna fizyczna naszych najmłodszych suwalczan będzie w jak najlepszej formie i w jak najlepszej dyspozycji. Z roku na rok wzrasta ilość dzieci z wadami postawy. Program pod hasłem Małym i Dużym Sport Zdrowiu Służy tworzony był z myślą o zapobieganiu tego rodzaju schorzeniom i minimalizowaniu ich skutków.